Dzień dobry, Leszek Dobrzyński. Witam w kolejnym odcinku Dobrych Wiadomości z Pomorza Zachodniego. Dzisiaj zabiorę Was do gminy Banie. Zobaczycie, jak piękne inwestycje mogą powstawać dzięki rządowej pomocy, dzięki rządowym programom. Gotowi? Zaczynamy! Jeszcze kilkanaście miesięcy temu nad jeziorem w miejscowości Banie istniała jedynie mała plaża otoczona chaszczami i trzcinowiskiem. Były kłopoty z zaparkowaniem, brakowało jakiejkolwiek infrastruktury. Dzięki programowi Polski Ład i rządowej dotacji w wysokości ponad 3 milionów złotych oraz wkładowi własnemu gminy, miejsce to zmieniło się nie do poznania. Wygodny parking dla samochodów, siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, ławki, wiata, wygodny pomost, do tego zieleń, klomby, kwiaty i ścieżki spacerowe. To miejsce rekreacyjne nad jeziorem stało się teraz jedną z wizytówek gminy. I w ten oto sposób gmina Banie zyskała piękny teren rekreacyjny, z którego korzysta naprawdę wielu mieszkańców. Warto było? Warto. Prawo i Sprawiedliwość realizuje swój program. Pozdrawiam. Bezpieczna Polska. Silne Pomorze Zachodnie. Leszek Dobrzyński.